Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy ostatnie dwa roły przed galą Survivor Series. Jeśli chodzi o nasze rywalizacje tutaj, które mamy, no to Solo Sikoa zmierzy się z Randy Ortonem o pas United States. Roman Reigns ma zmierzyć się z Sethem Rollinsem o pas World Heavyweight. Zmierzył się w poprzednim odcinku na tygodniówce, ale teraz zrobimy to na premium live evencie, więc to jest przed Romanem. Cody kontra The Fiend. Bailey kontra Rhea Ripley i Torres kontra Liv i też jeszcze Batista Gunther, więc mamy kilka tych rywalizacji. Tak to właśnie wygląda, tak to wygląda. Nie mamy rywalizacji dla Drew McIntyre na obecną chwilę, więc to jest coś, co potencjalnie może, jeśli będę miał możliwość finansową, to może mu kogoś znajdę, nie wiem. Zobaczę. To nie będzie karta, to nie będzie znaczy rzecz, którą będę robił, bo to musiała być walka Randy kontra Roman, a wydaje mi się, że Roman nie powinien walczyć na tym show, patrząc, że ma 25 staminy. Cały czas tylko mam jedna rzecz tutaj brakuje, więc no, patrzę na to najbardziej. Choć jakby wydaje mi się, że też to właśnie, to też zrobimy jakby. Więc na spokojnie wydaje mi się, że dam radę to zrobić. Kontrakt się nikomu nie kończy jeszcze. Dobra, więc możemy powoli bukować. A więc tak, Randy Orton i Solo. Ogólnie też właśnie mam wrażenie, że Interference mało bardzo robią, więc to myślę, że muszę nie robić. Randy może zawalczyć. Randy może zawalczyć z kimś. Może to być jakiś heel na przykład. Może to być... Właśnie, Drew miałem mówić, że może to być na przykład Drew. Bo akurat Drew nie... Aha, cooldown. Tak, zapomniałem o tym. Gunther na przykład kontra Randy. No to może być nawet dobra walka. W sumie nie wiem, czy nie wyrzucę ich za chwilę z main eventu, ale na razie to może być dobra opcja. Solo może zrobić callout na Randy. Tak jest, main event w openerze, może będzie main eventie, może w openerze, niech to będzie Seth Rollins kontra Drew, może Seth Rollins kontra Drew, tak jest, i callout w wykonaniu Romana, tak jest, tutaj może kto, Rhea kontra Bailey może być walka, The Fiend kontra Cody i Call out Live na przykład, tak to może wyglądać. Czy jedynie nie pójdzie rywalizacja Gunthera? Powiem tak, mogę spróbować, ale pewnie to się nie uda, ale spróbować mogę. Tutaj wrzucić Interference, więc tak by to wyglądało. Czyli tutaj rywalizacja żadna nie idzie w górę, tutaj call out, tutaj rywalizacja idzie w górę, jest walka, tutaj idzie rywalizacja w górę, tutaj idzie rywalizacja w górę, jest walka, rywalizacja w górę i rywalizacja w górę poprzez running potencjalnie. Czyli właśnie jeśli wszystko się uda, to każda rywalizacja pójdzie na jeden poziom wyżej. Jeśli oczywiście tak, nie wiem, właśnie wszystko się uda. Czy powinienem ten talent scout points? Nie, wydaje mi się, że nie. Czyli jest jakaś walka, gdzie powinien dać stypulację. To jest walka, gdzie mogę dać stypulację. Jakoś na przykład Extreme Rules na przykład. Czemu nie? Extreme Rules match. I na razie nie będę właśnie używał tego power cardu. Na razie. Więc chyba... Chyba nie mam nic więcej do roboty. Wydaje się, że dość szybko tutaj udało się w miarę to show zbudować i... No i tak to nie wyglądało. Wydaje mi się właśnie, że nie mam tu nic lepszego. Nie ma tutaj nic też taniego, bo myślałem o tym, żeby jakiś tani power card naprzeciwko SmackDown wziąć i użyć, ale nie ma tutaj nic takiego specjalnie taniego, dobrego. W ogóle jakby... No to jest Select and Opposing Brand, ale wolałbym mniej niż 30 tysięcy wydawać. Tym bardziej, że to naprawdę właśnie wydaje się, że i tak ten milion zdobędziemy, więc tak czy tak ten pucharek zgarniemy za ten sezon. Możemy chyba dać confirm booking, już wszystko jest ustawione, a więc klikamy confirm booking. I zaczynamy od walki Seth Rollins kontra Drew. No naprawdę tutaj bezpośrednio tutaj jedynie, żeby była dobra walka, to jedynie co może się tutaj wydarzyć. Drew wygrywa, jest walka, dobra, to spoko. Tutaj potrzebny jest kolejny poziom rywalizacji i to się dzieje, super. Tutaj kolejny poziom rywalizacji. Bailey wygrywa i rywalizacja idzie w górę, to super. Tutaj poziom rywalizacji w górę idzie, dobrze. Tutaj walka, którą wygrywa The Fiend. Rywalizacja idzie w górę, super. Jak na razie idzie wszystko perfekcyjnie. Cały czas idzie wszystko perfekcyjnie, więc zobaczymy, czy uda się, żeby Batista i Gunther mieli czwarty poziom rywalizacji. Randy wygrywa, a rywalizacja idzie w górę, a więc... Miałem mówić, że a więc jest perfekcyjnie, ale nie jest perfekcyjnie, bo mistrz United States właśnie wypadł z powodu kontuzji. To są straszne wieści. To są absolutnie straszne wieści. Mieliśmy troszkę lepsze show od nich, ale nie jest też takie istotne dla mnie.
Najważniejsze, mamy fajny profit. No i teraz injury rehab karta by się bardzo przydała. Albo teraz, albo po tym row. Bardzo się przyda injury rehab karta. Main event? Może i tam ci main eventa. Spoko. To może być. Dobra, a więc no. Nie mam injury hubu. Nie mam injury hubu niestety. A więc no, nie wiem co mam dla ciebie tutaj solo zrobić, szczerze. Jakim face'em może potencjalnie zawalczyć. Cody? Seth? Może Seth. Może Seth. I mieć tutaj tables match. Aha, to jest cooldown? To nie, dobra, to jednak. To jednak będzie to. A może nie, żeby nie ryzykować kolejnej kontuzji, zgarnę kogoś dla solo. Żeby nie ryzykować właśnie jednak tej kontuzji potencjalnie. A tutaj właśnie jakiegoś zgarnijmy. Mail, face, tak jest. I będzie to Jay. Jay, nie ukrywam, że to jest gość, którego bym zostawił na dłużej niż na tylko chwilkę. Więc Jaya podpiszemy na dłużej nawet. Dlatego Jay zostanie na dłużej, tak. Jay na pewno zostanie na dłużej. Jay kontra solo. Możecie zawalczyć jakimś. Może. Jakimś last man standing meczu, czemu nie? Roman nie będzie walczył. Seth będzie walczył. Seth może zawalczyć. Czy jest rival on cooldown? Nie, to dobra, to oni mogą zawalczyć. I callout Romana, tak jest. Czy potrzebuję jeszcze właśnie. Batista Gunter nie muszę nic ruszać. Potrzebuję, żeby. No dobra, niech ta już Liv zawalczy z Eve zaraz przed show. Załóżmy, że coś tam się wydarzy, takiego, nie wiem. Co się po prostu wydarzy, załóżmy, że to ma sens na przykład. Myślę, że coś jeszcze możemy dać. Czyli tutaj na pewno callout w drugiej tej rywalizacji właśnie, tak jest. Tak jest, tak. I Gunter i Batista nie musimy nic robić, czyli jeszcze. Czyli jeszcze The Fiend, Cody, czyli no muszę. Dobra, czyli w jednej. Muszę przezrobić walkę. Jaką walkę? Potrzebuję. A nie, w sumie została mi tylko Cody The Fiend, bo Rhea tutaj już jest, tak. Więc dobra, Cody The Fiend, no to przed. Cody z Ray Callouta. A The Fiend niech zmierzy się z Batistą, tak jest, tam przed tak to może wyglądać. A więc Gunter to jest jedyna osoba, która nic nie robi akurat tutaj. No i nie musi, myślę, nie musi robić nic tutaj akurat na tym show. Solo chce main eventa, ma main eventa, kontrakt i w torze się będzie kontrakt i kończył i Randy'emu. No, nie ukrywam, że coraz bardziej myślę nad. Myślę, że naby. Musiałem zrobić małe cięcie, a na razie. Nie ukrywam, na czym się zatrzymałem, ale mniejsza o to. Na razie przejdźmy do Jey'u, tutaj właśnie dają mu ten new perk. Steel Cage Match, tak jest. Nie pamiętam właśnie, co miałem zrobić, ale mniejsza o to. Mam nadzieję, że to nie było nic bardzo kluczowego. Wydaje mi się właśnie, że będziemy mogli zaczynać to show, bo walki już mamy zrobione. Wszystko wydaje się, że jest gotowe. Każda rywalizacja może ma okazję pójść w górę, więc to jest zrobione. To tego nie jest. Mógłbym zrobić, ale to musiała być walka Bailey Rhea. No niby mógłbym to zrobić, ale robiłem to dosłownie tydzień temu. I nie wiem, czy nie lepiej teraz właśnie Liv Eve zrobić. Bo właśnie Bailey ma też szansę bycia kontuzjowaną i tego wolę uniknąć. Myślałem właśnie nad, a nie wiem, czy właśnie nie myślałem o tym, o Michin chyba. Że właśnie potencjalnie Michin to może być zawodniczka, którą może i. Może i szczerze zwolnię za niedługo, bo mogą nam się przydać pieniądze. Zobacz. Na razie pewnie będziemy kontynuować, zakładam. Tak? Chyba tak, chyba. Mam nadzieję, że już nic nie pominąłem, nic nie zapomniałem. Zaczynamy od walki Seth Rollins kontra Drew McIntyre. Drew nie jest jakoś istotny obecnie dla nas. Wolałbym, żeby jednak nie doznał kontuzji i nie ma kontuzji i też wygrywa walkę. Roman, mamy Cloud, to jest trzeci poziom, super.
Leaf kontra Eve. Czy będzie kolejny poziom rywalizacji? Leaf wygrywa, a rywalizacja idzie w górę. To super. Tutaj rywalizacja nie poszła w górę, ale chyba mamy i tak trzeci poziom, więc nie jest jakoś tragicznie. Batista kontra Fiend. Wygrywa Batista. Walka była mediocre. Trzeci poziom rywalizacji, czy będzie? Na czwarty. Czy już na czwarty wskakuje ta rywalizacja? To super. Jay kontra Solo w main evencie. I Jay wygrywa. Jay wygrywa. A więc Jay wraca i wygrywa. Jay na pewno w jakimś tam momencie serii był. Ale ostatnio go nie mieliśmy. No a Solo może nie być zbytnio szczęśliwy, bo chciał main event. Miał main event, ale nie wygrał. 117 tysięcy profitu. Pieniądze są potrzebne teraz, bo będziemy mieli osoby do przedłużania im kontraktów. A więc tak, najpierw przeszedłbym do Randy'ego. Nie ukrywam, że jako mistrz United States jego najbardziej chcę, żeby został z nami. Więc zerknijmy, jak on, co on powie. Dobra, udało się. Eve nie ukrywam, że jest tylko na chwilę, więc jeśli Eve stracę, nic strasznego. A to zobaczmy jako Batista. Czyli on chce ile? 102 tysiące. No, jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie to zrobić, tak jest. A po prostu if nie przedłuży z nią kontraktu. Teraz właśnie zostanie zostania walkę jeszcze z Leaf i potem. No na razie pieniędzy nie będę jakiś dawał jakby. No możliwe, że zrobimy, zobaczymy, Pewnie właśnie też Michi nie będzie zwolniona, bo jednak te pieniądze, choć zobaczę w sumie. Zabukujmy show i zobaczymy, czy będzie potrzebna, czy nie. A więc w main evencie będzie... Będzie w ogóle właśnie injury rehab, czy nie ma, a więc nie będzie walki o pas w United States, to są dość niefajne wieści. No, najpierw na razie właśnie walki, potem stypulacje. Title match na pewno możemy dać, title match. I tak to show będzie dobre, jeśli chodzi o rywalizację jakby. Pomimo, że nie mamy walki o pas w United States, a więc tak, tutaj dajmy... Czy powinien gdzieś dać special guest referee? Jak to byłby moim special guest referee jakby? No nie, bo muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jakoś, jakie są dostępne osoby, czyli... Gdzie by się ktoś przydał? Tutaj... Chyba nie... Jay ani Solo, choć... Jay Solo... Pewnie nie... Drew... Co by Drew tutaj wrzucić na przykład? No to nawet nie byłaby najgorsza rzecz według mnie. A czy ja mogę potem... Czy ja mogę tą walkę grać, czy nie? Właśnie to jest ten problem, zapominam zawsze. A Light to Roman Reigns, tak jest właśnie. Czy ja mogę tą grać walkę, czy nie? To jest problem taki malutki. Potrzebałbym wiedzieć. Ale to jest chyba zbyt duże ryzyko. Więc nie mogę tego zrobić. Tutaj zróbmy... nie wiem, Extreme Rules Aim. Special Guest Referee na przykład. Michin w którejś z tych walk. Nie wiem, w sumie. Nie chcę w żadnym title matchu zrobić tego, więc wątpię. Dlatego Drew, Solo, Jay. Tutaj myślę Drew, Solo, Jay. Dam Jaya, myślę. Dam Jaya jako... Mogę to zrobić, myślę. Special guest referee, dajmy Jaya. Czemu nie? Możemy tutaj wrzucić właśnie Jaya Uso. Ja like to Cody Rose, tak jest. Tutaj... Polska Anywhere może być. Normal match może być gdzie w sumie? Tutaj może być normal match. Mam wrażenie, że tak jest czwarty poziom rywalizacji. A tutaj jeszcze zróbmy... Last Woman Standing? Czemu nie? Michin i tak będzie odchodzić, więc nie potrzebujemy. A w sumie... Drew może zrobić adversiding. Myślę, Drew może zrobić adversiding. No i tak będzie to wyglądało. Jeszcze dostajemy Network Special. Więc spoko.
No patrząc na to właśnie, że Randy niestety wypadł, nasz mistrz United States nie zawalczy, no to wydaje się, że to jest... A jeszcze to zapomniałem, tak jest, nie będę prosił w ogóle pieniędzy, ale... A właśnie, muszę jednak coś zmienić. Może jednak ten special guest się nie wydarzy jednak, w sumie, bo to jest aż 40 tysięcy, więc wątpię. Dajmy im Iron Man matcha. A Jenny chce zrobić self-promo. I teraz chyba to jest gotowe. No, tak będzie wyglądało to show. A więc tak będzie wyglądało to show i mogę teraz już kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!